Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Buszu. Dzisiaj robimy filmik na temat najsilniejszych postaci na LoL Elo. Będzie to top 10. Wiadomo, że w LoL mamy 5 linii, także będą po dwie. Moim zdaniem najlepsze postacie na LoL Elo. To, co wyróżnia te postacie, jest fakt, że są one przede wszystkim proste w użyciu, są efektowne na solo queue, mają mechaniki, które na solo queue są dobre, ale przede wszystkim są to postacie, które potrafią wygrać gierkę 1 na 9. Wydaje mi się, że w LoL mamy tych postaci znacznie, znacznie więcej. Także jeżeli wam się odcinek taki podoba, zostawcie koniecznie komentarz, kciuk w górę, a ja zrobię może drugą, może trzecią część, jeżeli oczywiście wam to się wszystko spodoba. Jeszcze tylko wspomnę, że oczywiście każdą postacią idzie wyjść z low elo, można wyjść Sorako, można wyjść Teemo, można wyjść nawet Yumi nam idzie, dlatego nie spinajcie się za bardzo w komentarzach, że jakiejś postaci tu nie ma. Zrobię drugi odcinek, być może taka postać się wtedy tam znajdzie. Dlatego naprawdę każdą postacią idzie wyjść z low elo. A te postacie jest to tylko taki przykład, sugestia. Może ktoś szuka jakiejś inspiracji, jakiegoś czempiona dla was. Dlatego nie spinajcie się za bardzo, a my już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do odcinka. Zaczynając od supporta. Moim zdaniem w ogóle support na low elo jest taką rolą, gdzie jest mało mainów. Raczej na supporta trafiacie przez to, że macie autofila. Głupio też cały czas dodżować, jak macie supporta, a taka Morgana nie jest trudną postacią. Q, jeżeli już traficie, no gość jest zestunowany, właściwie tutaj zrutowany. To jest ważne, bo Morgana na swoim Q nie stunuje, a rutuje na 3 lata. Naprawdę, te Q trwa niesamowicie długo. Fajny cecek, RK, która może właśnie zrobić nie jeden teamfight. E, który możecie pilować waszego AD carry, jeżeli jest do przodu, naprawdę bardzo fajnie to działa. Dodatkową zaletą Morgany jest fakt, że możecie nią pójść pod AP. Właśnie, jeżeli jesteście do przodu, nawet taki blitz z pójściem pod AP jest super. Jeżeli widzicie, że wasz AD carry nie jest najlepszym graczem, idziecie pod AP i sami kierujecie gierkę. Także to też jest niesłychany plus Morgany, bo nawet jak gracie jakąś, nie wiem, Soraką, Janną, a może nawet jakimś tankiem, jednak idziecie pod statystyki albo wspierające, albo defensywne. A tutaj możecie iść pod obrażenia i dodatkowo wasz AD carry się nie obrazi. Dużo mainów AD carry, mając właśnie na supporcie jakiegoś Branda, Vel'Koza, jest już slitlowana, bo wiedzą, że ten support ich nie wypiluje. A mając taką Morganę, możecie nawet sprawiać takie pozory, że idziecie pod supporta, a jeżeli jesteście właśnie do przodu, możecie sobie pójść fajnie pod AP i kierować gierkę. Także Morgana prosta, skuteczna. Jeżeli chcecie iść pod obrażenia, idziecie pod obrażenia. Jeżeli chcecie iść pod wspieranie, supporta, pilowanie, idziecie właśnie pod temy supportowe. Zależnie od tego, czy wy chcecie kierować, czy chcecie właśnie wspierać waszego AD carry. Pike jest super supportem na solo queue. Jest niewidzialny na swoim W, przez co dużo osób go po prostu nie respektuje. Myślicie, że Pike'a nie ma w pobliżu, a on się skrada do was za pomocą swojego W. Jego RK, czyli resety, też jest oczywiście super na solo queue, bo ogólnie resety na solo queue, gdzie przeciwnicy się bardzo często biją, jest po prostu OP. Dużym plusem Pike'a jest fakt, że idziecie pod obrażenia, także możecie być carry waszej drużyny i mieć największe dipsy, będąc supportem, co jest naprawdę bardzo fajne. Dużym plusem Pike'a jest także fakt, że on jest mega fun to play, także ta postać naprawdę jest idealna na solo queue. Największym minusem Pike'a jest fakt, że jest on nieco skomplikowany, jednak musicie trafiać swoim Q, swoją ereczką, co nie zawsze jest łatwe. Dodatkowym plusem na tym niskim poziomie jest fakt, że ludzie jednak nie fleszują twojej ereczki, co jest naprawdę bardzo dużym plusem i Pike'a na supporcie bardzo polecam. Trochę ogrania wymaga, ale naprawdę można kierować supporta nim gierki. Tristana na low elo, bardzo fajny pick. Przede wszystkim macie swoje W, dzięki czemu jesteście mobilni i jeżeli znajdziecie się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze, możecie z niej łatwo uciec. Dodatkowo macie mechanikę, o której wspomniałem, czyli resety. Właśnie, te resety możecie złapać w jakimś teamfajcie i sami skierować sobie giereczkę. Minusem wielu AD carry na low elo jest fakt, że nie potrafią CS-ować. Tutaj idealnie się sprawdzi E od Tristany, które oczywiście zapewni wam kilka bonusowych CS-ów. Te E także się super sprawdzą na speed pushu oraz ogólnym pushowaniu, także na low elo też to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Ale przede wszystkim chyba największym plusem Tristany jest fakt, że jest już silnym AD carry na linii, ale także super skalujecie. Dodatkowo fakt, że macie milion range'a jest super sympatyczny, jeżeli nie do końca pewnie czujecie się na AD carry, bo jesteście względnie bezpieczni. Dodatkowo macie R-kę, która może was self-pilować, co jest bardzo przydatne, tym bardziej, że na low elo, na midzie, na dżungli czy gdziekolwiek często spotkacie asasinów, także Tristana gorąco polecam. Kolejnym dobrym AD carry na bota jest Sivir. Przede wszystkim macie dobrą fazę linii za pomocą swojego Q oraz W. Możecie także szybko pushować miniony za pomocą Q i W. Jesteście niesamowicie bezpieczni za pomocą waszego E, a także macie dużo wsparcia dla waszej drużyny. Nawet jak jesteście do tyłu,
Taka ereczka, naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Do tego Sivirka ma możliwość pójścia pod dwa buildy, pod penetrację, jeżeli enemy jest squishy, a także pod takiego normalnego AD carry, oczywiście jeżeli macie tylko ochotę. Dodatkowym plusem Sivir jest fakt, że jest bardzo prosta, a także, że super skalujecie, także Sivir na low elo gorąco polecam. Przechodząc do mida, warto wspomnieć o Fizzie, czyli mojego byłego maina. Fizz jest bardzo dobrą postacią zarówno na solo queue, jak i na low elo. Przede wszystkim dużo graczy na low elo nie umie grać na Fizza ze względu na jego mobilność, jego E, a także ereczkę. Dodatkowo Fizz ma bardzo łatwość farmienia za pomocą waszego E oraz W, nawet pod towerem, jest niesamowicie mobilny. Nie tak źle skaluje, ale przede wszystkim jest bardzo prostym czempionem, także Fizz do nauki gry na midzie assassinami, ale także wychodzenia w rankingu bardzo polecam, bardzo fajny assassin, bardzo prosty assassin i bardzo skuteczny. Jednak jeżeli nie lubicie grać assassinami, ani bardzo w porządku czempion, bardzo duże obrażenia, bardzo duży burst, łatwość farmienia za pomocą waszego Q, bardzo dobre teamfighty, pasywka, W oraz RK, jesteście dość bezpieczni za pomocą waszego E, które także zwiększa waszą mobilność. Prosty build, prosta postać w ogóle, także ani naprawdę do nauki gry, jak i wychodzenia w rankingu, bardzo dobra postać, trochę niedoceniona przez to, że jest bardzo prosta i wielu osobom się nudzi, ale jeżeli chcecie wbić właśnie jakiegoś golda, platynę, diaksa, bardzo w porządku pick, polecam grać, bo naprawdę potrafi działać cuda. Przechodząc do lasu, Rammus jest niesamowicie skuteczną postacią na solo queue. Jesteście bardzo mobilni za pomocą waszego Q, niesamowicie tankowni jako champion, macie bardzo fajnego i prostego CCK za pomocą waszego E, dobra ereczka, która także po tych zmianach ma bardzo fajną mobilność, także postać perfekcyjna, postać bardzo prosta, bo jesteście tankiem, ale macie też duże obrażenia. Początkowe levele nie są najsilniejsze, ale w mid game, late game jesteście naprawdę bardzo dobrzy. Szczególnie Rammus jest dobry na full AD teamy, a na low elo mamy tego naprawdę sporo. Dodatkowym plusem Rammusa jest fakt, że dużo ludzi na low elo nie przerywa Q od Rammusa, co na high elo jest jego dużą wadą. Także Rammus, grany pod takiego full tanka, trochę wspierającego, ale zaufajcie mi, takim Rammusem możecie sami wykerować giereczkę, bo taki Rammus naprawdę ma bardzo duże obrażenia, także go gorąco polecam, bo sama postać, jak się kręcicie, jest mega fun to play. Obecnie jedna z najbardziej broken postaci, ale wydaje mi się, że na low elo jego jest podwójnie dobry. Sama postać jest troszeczkę skomplikowana, bo musicie jednak wiedzieć, jakie umiejętności ma każda postać, także każdą postacią, chociaż tą giereczkę na normalku, warto sobie zagrać, ale sama postać oferuje naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jesteście bardzo mobilni, W, E, ereczka, macie resety na ereczce, co jest oczywiście bardzo, bardzo broken, macie fajne obrażenia do tanków, przez pasywkę także postać idealna, która fajnie skaluje, która jest dobra w early game, naprawdę postać perfekcyjna. Tak jak wspomniałem, musicie trochę ogarnąć, żeby wiedzieć jednak umiejętności od każdej postaci, ale jeżeli to znacie, naprawdę tą postacią na spokojnie 1 na 9 idzie ogarnąć. Także troszkę praktyki i takim Viego naprawdę solo można dojść do Diaxa albo i wyżej z takiego low elo. Także postać gorąco polecam, jego bardzo dużym plusem jest fakt, że raczej szybko wam się nie znudzi, bo wchodzenie w duszę naprawdę daje dużo fanu, bo grając w jego gracie tak naprawdę wieloma postaciami w jednej grze. Kończąc na górnej alei, nie mogło tutaj zabraknąć króla low elo, jak ja lubię nazywać Dariusza. Dariusz, OP postać na low elo i pewnie to zauważyliście, że często jest banowany albo pikowany. Postać sama z siebie nie jest specjalnie trudna, jesteście bardzo tankowni, macie dużo obrażeń, macie fajnego healka na Q, co sprawia, że na linii macie jakąś tam przeżywalność, co jednak na low elo jest bardzo, bardzo sympatyczne. Macie także fajnego CCK z E, ale przede wszystkim macie resety. Tak jak wspomniałem, resety na low elo, poezja. Także Dariusz nie jest trudną postacią, a naprawdę bardzo fun to play. Pewnie Dariuszem widzieliście wiele pęt na low elo. Możecie iść pod tanka, a mimo wszystko wygrać gierkę 1 na 9. Także Darka na low elo, jak tylko jest wolny, polecam pikować. Nie jest to trudny champion, a bardzo skuteczny. Całość zamyka nam Gwen. Jeżeli miałbym szczerze powiedzieć, wydaje mi się, że nie jest to jako tako trudna postać, ale mimo wszystko najtrudniejsza z wszystkich, które dzisiaj wymieniłem. Gwen jednak trzeba trochę ogarniać, trzeba dobrze używać swojego W, trzeba dobrze używać swojej ereczki, trzeba robić jak najwięcej AOE obrażeń z Q oraz ereczki, ale jeżeli to ogarniecie, naprawdę Gwen
solo stopa idzie wykrować gierkę. Macie fajny sustain, macie procentówkę, macie dasha co chwilę, macie reczkę, która naprawdę potrafi was sporo wyhealować razem z waszym Q oraz pasywką oraz waszymi itemkami. Gwen możecie grać pod kilka opcji z buildem, możecie uniwersalnie build dobierać pod to, na jaki matchup gracie. Możecie także uniwersalnie dobierać wasze summonerki. Czy to gracie z Flashem i TP-kiem, czy to z TP-kiem Ignite'em, czy to z Flashem i Ignite'em, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Sama postać trochę praktyki wymaga, ale jej W, jej RK, jest cały skillset, jest niesamowicie OP i taką Gwen na topa polecam wymasterować i nią grać. Okej, to by było na tyle dzisiaj ode mnie. Dajcie znać, czy odcinek wam się podobał, czy nagrywać kolejną część. Ja was jeszcze zapraszam tutaj na moje sociale, tutaj je widzicie, a my się widzimy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, miłego dzionka i życzę wam serdeczne elo.